Cześć moi drodzy, witam Was ponownie w kolejnym filmie. Dzisiaj zobaczymy kolejną bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio tak myślałem o prezencie. No, kończy się styczeń, idzie luty, a wraz z lutym jest taki jeden dzień, a dokładnie 14 luty. Myślę, że wszyscy panowie pamiętają o tym dniu i zastanawiają się, co by podarować żonie, osobie, którą kochamy. Może to być ogólnie prezent na każdą okazję, czy to na urodziny, czy to na imieniny, czy to dla mamy w dowód wdzięczności. Moi drodzy, dzisiaj obejrzymy Wieczną Różę w Szkle. Zapraszam. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do rozpakowania tego przedmiotu, który myślę, że będzie idealny na prezent dla ukochanej osoby, to dodam oczywiście, że nie jest to wcale drogie, ponieważ kosztowało to 60 zł. Kupiłem to na Allegro. W środku znajduje się róża w szkle i oczywiście jest podświetlana LEDami i zasilana 3 bateriami. Skoro kupiłem to na Allegro, to oczywiście pokażę Wam aukcję. Zobaczymy na szybko opis i przejdziemy do rozpakowania. Jak widzimy, moi drodzy, mamy tutaj aukcję. Tak jak mówiłem, 60 zł. No, 59,99. No i krótki opis. Opis wcale nie jest długi. Przepiękna róża w szkle, idealna na każdą okazję. To dowód miłości, przyjaźni. Mamy tutaj oczywiście różę dostępną w białym i czerwonym kolorze. Ja oczywiście wybrałem losowo, więc zobaczymy, jaki będzie kolor. Sam nie wiem. Róża idealnie nadaje się jako prezent, który budzi pozytywne emocje, ale może również służyć jako lampka nocna do sypialni. Jak to wygląda? No zobaczymy. No i tutaj jeszcze piszę: przy zakupie prosimy podać wybór, no ale ja napisałem, że obojętnie jaka przyjdzie, taka będzie. No i mamy tutaj jeszcze specyfikacje. Jeśli chodzi o wysokość, to róża ma 22 cm, jest podświetlana oświetleniem LED. Baterie są oczywiście 3, ale ich nie ma w zestawie. No i róża się oczywiście wyłącza, mamy tutaj napisane. No i sama róża jest umieszczona pod przezroczystą, trwałą kopułą, która jest wykonana z wysokiej jakości szkła. Ekologiczna podstawa jest tu wykonana z drewna. Wszystko zapakowane w piękne pudełeczko, które mogliśmy przed chwilą zobaczyć. No i mamy tutaj tylko 2 kolory do wyboru. No i nasza róża wygląda w ten sposób. Tak wygląda biała, tak wygląda czerwona. Która ładniejsza? Myślę, że czerwona. Chociaż to jest oczywiście, obie są ładne, więc tutaj nie będę za bardzo wybierał. Myślę, że obie ładnie wyglądają. No i jak widzimy, jest tutaj szklana otoczka, róża w środku. Są w nią tutaj wplątane LEDowe światła i oczywiście baterie 3. No i to wszystko, moi drodzy. A więc myślę, że wszystko wiemy. Możemy przejść do rozpakowania. No i moi drodzy, mam nadzieję, że ten film będzie rozwiązaniem dla Was. No bo skoro zbliżają się już choćby, powiedzmy, te walentynki, czy może rocznica ślubu, czy może urodziny, mamy, siostry, obojętnie kogo, to jest idealny prezent. Wiele osób zastanawia się, co kupić. Czasami osoba na przykład powie nam, co by chciała dostać, no ale jeżeli nie wiemy, no to myślę, że taki prezent powinien się spodobać obdarowanej osobie. Piękna róża na obrazku, cóż, mogę powiedzieć, że wygląda naprawdę znakomicie, a jak wygląda, jak ją rozpakujemy i włączymy, no to zobaczymy. No i myślę, że w tym filmie, moi drodzy, po obejrzeniu
sami zdecydujecie, czy warto taką różę kupić. No i jeszcze nie dodałem też bardzo istotnej rzeczy, że ogólnie tych róż to jest kilka, ponieważ są nawet i droższe, są i tańsze. No zobaczcie na Allegro choćby. Ponieważ tak ogólnie w sklepie to nie wiem, gdzie taką różę można spotkać. Ja ogólnie wszystko kupuję na Allegro, nie bawię się wjeżdżenie gdzieś po sklepach, szukanie po sklepach jakichś przedmiotów. Wchodzę na Allegro, wpisuję, znajduję, kupuję, przychodzi i wszystko. No a więc moi drodzy, zaczynamy. I oczywiście dziękuję za odwiedzenie kolejnego filmu. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają moje filmy. No i cóż, jeśli materiał Wam się spodoba lub będzie dla Was pomocny, no to oczywiście dziękuję za wszystkie łapeczki, za wszystkie subskrypcje. Jest to oczywiście dla mnie takie... Ja traktuję to jako podziękowanie za moją pracę. Ja nie zarabiam na moich filmach, to już na pewno większość osób wie. Jeżeli chcielibyście choćby mi jakoś podziękować, to myślę, że taki like czy subskrypcja tego mojego kanału, który prowadzę już od kilku lat na YouTubie, będzie w sam raz dużym podziękowaniem. A ja to naprawdę bardzo, bardzo, moi drodzy, doceniam. I oczywiście dziękuję, że jesteście. A teraz nie marudzę, zaczynamy. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go.
W tym filmie rozpakowałem, obejrzałem ten właśnie przedmiot. Wieczna róża, tak się to nazywa. Zapakowana w eleganckie pudełko, zasilana na 3 baterie AA. Szklane szkło, w środku róża oświetlona LEDami. Na dole mamy takie styropianowe kulki, które służą jako dekoracja i aby wypełnić dno tej róży. Spód mamy wykonany z drewna i pod spodem oczywiście możliwość włączenia i wyłączenia. Myślę, że ładny upominek, który możemy podarować naszym paniom. No i ja oczywiście tą różę również podaruję. A jest to oczywiście dowód wdzięczności. A może być również dowodem podziękowania, dowodem miłości. Myślę, że mogę polecić. Dostępny na Allegro. Mogę podlinkować, jeśli ktoś będzie chciał. No a ja, moi drodzy, dziękuję Wam za odwiedzenie kolejnego filmu, w którym rozpakowaliśmy kolejną bardzo fajną rzecz, tym razem idealną na prezent. No i cóż, myślę, że mogę Was zaprosić na kolejne filmy, w których rozpakujemy coraz to bardziej interesujące rzeczy. A tymczasem do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnym filmie. Cześć!